Hejka, kochani, dzisiaj chyba spędzę cały dzień w samochodzie, bo mam trochę spraw do załatwienia. No ale, dzień jak co dzień, można powiedzieć, bo jak nie choruję jeszcze trochę, mi zostało, to słuchajcie, no tych odległości tutaj na Florydzie jest naprawdę sporo. A tak naprawdę, to nie powinnam, bo moje prawo jazdy amerykańskie, floryckie jest nieważne. A dlaczego i co się stało, to już Wam szybko tłumaczę. Ostatnio z Markiem podpisywaliśmy pewne bardzo ważne papiery a propos domu. No i słuchajcie, w Stanach jest tak, że prawem jazdy możecie zaciągnąć kredyt na dom na przykład. No i w Stanach, słuchajcie, jest tak, że prawo jazdy jest jakby takim waszym dokumentem tożsamości, dokumentem takim dowodem osobistym, o może tak. I możecie spokojnie na prawo jazdy wziąć kredyt na przykład na dom, czy w ogóle legitymować się wszędzie, jeżeli chodzi o jakieś bardzo ważne dokumenty. Nie musicie mieć dowodu osobistego, wystarczy, że macie prawo jazdy. No i to prawo jazdy jest bardzo ważne, no i ważne, żeby było ważne. Masło maślane, no ale wiecie, o co mi chodzi. No i właśnie ostatnio, tak jak Wam zaczęłam, podpisywaliśmy z Markiem bardzo ważne papiery a propos naszego domu. I słuchajcie, pani do mnie mówi, ale pani prawo jazdy już jest nieważne. Ja mówię, co, jak to i w ogóle? Kochani, zanim Wam wyjaśnię całą sprawę z moim prawem jazdy, co się stało i dlaczego muszę je jakby na nowo zrobić, to chciałam Wam powiedzieć, co ostatnio mi bardzo fajnie umila czas właśnie w samochodzie. Jak wiecie, ja naprawdę dużo jeżdżę samochodem i te odległości są ogromne i ostatnio właśnie tak stwierdziłam, że fajnie by było posłuchać jakiegoś audiobooka. Nie mam czasu tak naprawdę na czytanie książek. Wieczorami już jestem tak zmęczona po całym dniu. Ten, kto ma dzieci, na pewno mnie zrozumie. Nie powiem, bo lubię czasami sobie, wiecie, coś tam złapać i poczytać, żeby się tak zrelaksować, ale jednak tego czasu jest bardzo mało. A jednak tutaj w samochodzie większość czasu właśnie w Stanach, każda jedna osoba mi to potwierdzi. Jednak w tym samochodzie spędzamy tego czasu bardzo dużo. No i fajnie by było wykorzystać ten czas. Oczywiście ja kocham słuchać muzyki w samochodzie, ale też chciałabym coś robić równie dobrze produktywnego. Nie można wtedy patrzeć w telefon. No można z kimś rozmawiać, ale jak wiecie, w dobie dzisiejszych czasów nikt nie ma zazwyczaj w godzinach pracy czasu na rozmowy, więc fajną opcją są właśnie audiobooki. No i słuchajcie, ostatnio mogłam sobie przetestować apkę BookBeat, z którą, słuchajcie, macie z tą apką macie ode mnie przez miesiąc darmowy dostęp z moim kodem, więc zapraszam Was serdecznie. Tam nie zdziwcie się, bo musicie podać numer swojej karty. Ja też to musiałam zrobić, ale jeżeli na przykład, no nie wiem, nie spodoba Wam się apka czy coś w tym stylu, nie będziecie zainteresowani lub po prostu nie będziecie mieli na to, nie wiem, czasu, chociaż czas można znaleźć wszędzie w samochodzie, to możecie bez problemu po miesiącu zrezygnować. A tak, to przez miesiąc możecie sobie potestować apkę i jak Wam się spodoba, to też te opłaty, słuchajcie, nie są duże te miesięczne, więc naprawdę fajnie, polecam Wam, bo rzeczywiście tutaj kategorii to jest od groma i ciut. I teraz tak, kochani. Tutaj macie powieści, kryminały, fantastyka, science fiction, romans, rozrywki, humor, rozwój osobisty, biografie. No naprawdę tego jest bardzo dużo. Co mi się bardzo podoba w tej apce, to jest to, że macie też mnóstwo, no macie dostęp do bardzo dużej ilości książek, ale możecie zarówno sobie odsłuchiwać czy czytać po angielsku lub po polsku lub w każdym innym języku. Tutaj widzę, że jest bardzo dużo. Możecie się przy okazji też uczyć języków. No i na przykład moje inspiracje, już Wam pokazuję, które sobie wybrałam i które zaczęłam już jakby czytać, a bardziej odsłuchiwać, to jest na przykład Nietypowa matka Polka 2. Muszę też w ogóle zacząć od pierwszej części, ale bardzo mnie zaciekawiła i naprawdę, no
w dobie takiego idealnego, idealnych matek, idealnych osób, naprawdę to Was bardzo fajnie rozbawi. Z takich rzeczy, takich bardziej, wiecie, kreatywnych, takich jakby ulepszaniu siebie, Andrzeja Moszczyńskiego, inaczej o umiejętnościach i wyznaczaniach i osiągania celów. Bardzo inspirujący audiobook. Tutaj mam też rok 1984. Ja jestem rocznikiem właśnie 84. Wybaczcie, zaraz do Was się odezwę. No więc rok 1984, słuchajcie, bardzo fajne w tych audiobookach jest to, że możecie sobie naszego lektora, który nam czyta tą książkę, go przyspieszać lub, wiecie, w normalnym tempie słuchać, że na przykład jak nie możecie się doczekać, co jest następne, no to po prostu on dużo szybciej Wam czyta i przez to też jakby szybciej czytacie tą książkę, odsłuchujecie ją, więc to jest super sprawa. W ogóle też chciałam Wam dla takiej ciekawostki powiedzieć, że jak właśnie już dostanę papiery do nauki na obywatelstwo, bo mnie czeka to też niedługo, to właśnie pamiętam, jak Marek się uczył, to on dostał płytę właśnie takiego jakby audiobooka z pytaniami na obywatelstwo, z historią Ameryki w ogóle, i cały czas lektor mu czytał te pytania i odpowiedzi, więc on powiedział, że dzięki temu się najszybciej nauczył, więc czemu sobie nie wykorzystać tego czasu właśnie w samochodzie. No i też bardzo fajna pozycja, którą mogę Wam polecić, tutaj właśnie już sobie ją kończę, Beaty Pawlikowskiej, która, uwaga, Wam właśnie czyta tą książkę, więc to też jest super. Stres. 102 sprawdzone sposoby właśnie na stres, więc to jest super. Ja tutaj mam właśnie, widzicie, swoje pozycje i też Wy możecie takie sobie swoje takie książki, które czytacie, jakieś bestsellery, możecie coś mi polecić, jeżeli właśnie zaczniecie coś czytać, więc fajnie, możemy się tutaj, wiecie, wymieniać tymi pozycjami. Super sprawa, naprawdę, wchodźcie na BookBeata, polecam Wam i pamiętajcie, że z moim kodem macie miesiąc gratis. Możecie sobie odsłuchać książek tyle, ile chcecie, poczytać, jeżeli wolicie, i rzeczywiście sobie sprawdzić, a jak nie będziecie zainteresowani, to po miesiącu możecie zrezygnować i nic Was to nie kosztuje, więc fajna sprawa. Dajcie znać, czy korzystacie z audiobooków. A ja już jadę i zaraz Wam powiem, co z tym moim prawem jazdy. Po prostu zablokuj w telefonie te numery. Albo przypisz do nich ostrzeżenie o tym, żeby ich nie odbierać. Tajemnicą sukcesu skutecznego działania jest praktyka. To, co wiesz w teorii, nie ma mocy. Właśnie, kochani, wróciłam już z powrotem do samochodu i stoję teraz właśnie przed całym ośrodkiem DMV, w skrócie go tak nazywają tutaj, i dowiedziałam się pewnej ciekawej rzeczy, ale to zaraz Wam powiem. Dobra, kochani, co z tym moim prawem jazdy? Więc wszystko mogłam tak na dobrą sprawę załatwić na stronie, czego się dowiedziałam tutaj na miejscu, no ale jak się nie ma tu, to trzeba się nachodzić, nie? No bo teraz, wiecie, oni już teraz wszystko ułatwiają, zwłaszcza w tych teraz czasach, jakie mamy, więc nie musiałam tutaj ani stać w kolejce, ani nic, więc wszystko rzeczywiście mogłam, akurat tą rzecz mogłam załatwić rzeczywiście na stronce. No ale pani była taka miła, że szybko jakoś tam bez kolejki, wiecie, jak powiedziałam, jaką mam sytuację, no to mówi, dobra, to ja już Ci to tutaj wklepię, zapłacisz i będziesz musiała tam chyba do 5 dni poczekać. I słuchajcie, o co chodzi z tym prawkiem? Już Wam mówię. Więc to jest taka typu tego sytuacja, że po prostu widzicie, no niestety nie mogłam Wam nic nagrać w środku, bo tam jest zakaz w ogóle, więc wybaczcie, że nic tam ciekawego nie chciałam ryzykować. Nic Wam nie nagrałam takiego. No ale
Dobra, powiem Wam, jaka jest sytuacja. W Stanach jest tak, znaczy w każdym stanie może być różnie, ale akurat na Florydzie jest tak, że co 10 lat musicie odnawiać sobie prawo jazdy. Ale po pierwsze, nie musicie zdawać żadnych kolejnych egzaminów, żadnych jazd, nic z tych rzeczy, tylko po prostu co 10 lat jako dokument, tak jakbyście na przykład, nie wiem, dowód osobisty ma taką datę ważności, prawda? Bo ja pamiętam, że nawet w Polsce sobie wymieniałam. Pozwolenie na broń ma też taką datę ważności, paszport, wszystkie inne dokumenty, chyba tylko w Polsce właśnie prawo jazdy jest takie dożywotnie, nie wiem, poprawcie mnie, ale tak mi się coś tak pamięta. Więc moje prawo jazdy, słuchajcie, uwaga, minęło w moje urodziny tego roku. 10 lat minęło, odkąd mam prawo jazdy tutaj w Stanach, więc musiałam już je właśnie sobie nowe wyrobić. No i słuchajcie, możecie to wszystko, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, wyrobić na stronce. Musicie po prostu wypełnić wszystkie dane. Chodzi bardziej o to, czy macie ten sam adres zamieszkania i czy dalej jesteście, zgadzacie się, że jesteście dawcą organów i nic poza tym. Tutaj się nic innego nie zmienia. No i czy w Waszym wyglądzie się coś takiego specyficznego nie zmieniło, żeby po prostu nie zmienić zdjęcia. Oni zdjęcie Wasze mają, więc jeżeli się nic nie zmieniło, to tak naprawdę Wam drukują z tym zdjęciem, które mieliście i możecie też nowe zdjęcie dosłać. Płacicie z tego, co Pani mi mówiła, i ja zapłaciłam, jak dobrze pamiętam, $60 chyba z groszami, jak coś to Wam tutaj napiszę dokładnie. I właśnie czekacie do 5 dni na pocztę i to prawo jazdy Wam dają, znaczy wysyłają. Nie musicie już z powrotem tutaj przyjeżdżać. Jak na przykład zdajecie prawo jazdy, to macie od ręki to prawo jazdy, więc od razu jakby macie już, robią Wam zdjęcie, płacicie chyba $10 za to tylko i od razu tego dnia, kiedy zdacie egzamin, macie prawo jazdy już gotowe. A jeżeli jesteście ciekawi, jak zdawać prawo jazdy po angielsku i w ogóle, to ja Wam cały taki film przygotowałam te 10 lat temu już. Najśmieszniej, znaczy nawet nie 10 lat temu. Bo to chyba nawet 10 lat nie minęło. Właśnie nie wiem, jak to jest, bo ja kanał jeszcze 10 lat dopiero mi minie w październiku, słuchajcie, tego roku, a prawo jazdy już mi kazali odnowić, więc to jest chyba jakoś krócej. Nie, no Marek mi mówił, że 10 lat i Pani też. A nie wiem, najwyżej Wam napiszę. Dobra, kochani, ja teraz uciekam, bo muszę zrobić jeden zakup. Mam nadzieję, że jeszcze będzie, bo ostatnio kupiłam bardzo fajne rzeczy na Halloween i chciałabym Wam też nagrać później oddzielny film właśnie o taki haul typowo halloweenowy. Dawno takiego u mnie nie było, bo jakoś przez ostatnie lata nic nie kupowałam nowego. Teraz chcę też trochę posortować te dekoracje, żeby rzeczywiście zostawić sobie takiej najlepszej jakości i już takich, wiecie, pierdół jakichś takich w miarę tani nie kupować. Tak samo z dekoracjami świątecznymi już tak robię od bodajże 2 lat. Rzeczywiście inwestuję w jakieś takie fajne rzeczy. No, więc jedziemy teraz. Mam nadzieję, że dostanę tą rzecz, bo ostatnio byłam i nie zakupiłam i teraz żałuję. Więc mam nadzieję, że będzie. Dobra, no to jedziemy. Kochani, jestem teraz w Targecie. Jakie Make Up Revolution super wystawiło paletki, bo chyba jakiś nowy Batman wchodzi do kin, coś mi się tak pamięta. Tutaj Batmana, tutaj Catwoman. No i też wiecie, na ten okres halloweenowy. Patrzcie, jakie rzęsy fajne. Super są te paletki. Chciałam Wam pokazać to. No dobra, a ja idę zobaczyć, czy jest to, o czym myślałam, żeby było. Dobra, kochani, chodźcie tutaj do mnie. Jest mały sukces, udało się, kupiłam to, co chciałam. Co to jest? Już Wam pokazuję.
też Wam pokazuję. Reklamówki, jakby coś, używam jeszcze tak do psich spraw, więc zawsze je biorę, bo nie kupuję innych. Dobra, mniejsza o to. Dobra, udało się. Co to jest? Już Wam pokazuję. Są to takie, ja nie wiem, jak to się nazywa, słuchajcie, zawsze mi wypada to z głowy, ale bardzo fajna rzecz, zwłaszcza na imprezę halloweenową, żeby położyć, czy ma jakieś, wiecie, jakiś taki appetizer, czy jakieś babeczki, czy jakieś słodycze, czy jakieś małe kanapeczki, koreczki, zawsze się takie coś przyda. Kupiłam dwie takie i ostatnio właśnie żałowałam, że tego nie kupiłam. Fajne, bo takie czarne, wiecie, nie jakieś brokatowe, zwykłe, więc nawet można i na inne okazje później użyć. Będą bardzo ładnie pasować do takich drzewek, które kupiłam halloweenowe w tym roku. Później oczywiście w holu pokażę Wam więcej rzeczy za jakiś czas. Ale udało się, były jeszcze. I one były, słuchajcie, po 5 dolarów. One takie metalowe są fajne. Dobra, a teraz jadę już po Kaspra. Jestem tutaj blisko przedszkola, więc uciekam. A co na obiadek dzisiaj? Rybka. Właśnie ją wrzucam do piekarnika. I zaraz będę robić ryż z warzywami. No ładna rybeczka wyszła, ładna. Ryżyk, broku jeszcze się robi. Jak słyszycie, słucham sobie. Jeszcze jedna fajna pozycja buntowniczki. O polskich buntowniczkach, czyli Polkach, które po prostu na tamtejsze czasy były naprawdę wielkimi buntowniczkami. Na przykład Konopnicka. Ja byłam w szoku, jak zaczęłam słuchać, co ona tam w ogóle fajnego robiła, albo Orzeszkowa. Też tak samo. Więc teraz sobie autorka mi czyta. Lektor mi czyta, jak słyszycie, i co, ja zaraz uciekam spać. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o bardzo fajnej poduszce, którą mam, bo jak widzicie, możecie sobie pomyśleć, że mam poduszkę bez pokrowca, ale nie. Czekajcie, bo mnie trochę tutaj opowiastki zagłuszają. Audiobook mnie trochę zagłusza, więc muszę włączyć na chwilkę. To jest, słuchajcie, taka poduszka, która, uwaga, po jednej stronie ma taki materiał, który chłodzi i rzeczywiście on jest cały czas zimny, więc idealna sprawa dla Marka, chociaż ostatnio mi się też lepiej na tej stronie śpi. A druga strona jest wykonana z bambusa, z bambusa jest wykonany materiał, i który jest po prostu ciepły. Wiecie, on się jakby nie schładza ani nie grzeje, no jest taki temperatury pokojowej, ale no rzeczywiście macie porównanie na przykład z tą, która jest cały czas zimna, a jak sobie przekręcicie, to tamta rzeczywiście Wam się okazuje, że jakby jest ciepła. Mega te poduszki, do tego jeszcze one mają taką specjalną gąbkę, to są te gąbki, które zapamiętują odcisk Waszej głowy i w ogóle i się dopasowują później do właśnie idealnie, żeby Wam tam wszystko się układało. Bardzo fajna sprawa i śmieszna taka historia, jeszcze z tym Wam szybko opowiem, że jak Marek zakupił te poduszki, to mówi: Ania, mam super poduszki, mówię Ci, będziemy rewelacyjnie teraz spać i to i tamto. No i my pierwszą noc, jeszcze wiecie, tacy chorzy, ja mówię: Jezu, ja już nie wiem, czy to, kurczę, ten katar, czy to gardło. Marek tak samo się kręcił, kręciliśmy się, nie mogliśmy zasnąć. No po prostu dramat, po czym Marek zrobił mały research i wyczytał, że jednak trzeba sobie samemu dopasowywać ilość tych gąbek, bo ta gąbka jest pocięta i ponoć przez to, że ona jest pocięta, ona po prostu jest jakby poduszką dożywotnią. Ta poduszka nigdy Wam nie będzie taka, wiecie, płaska, nigdy nie będzie taka, że się Wam zużyje.
i wyczytał, że właśnie trzeba sobie wyciągnąć trochę tej gąbki z tej poduszki i sobie po prostu dopasować, tam każdy ma inaczej, tak? No i rzeczywiście tak żeśmy zrobili i było już idealnie i po prostu ta noc była idealna. Rzeczywiście się fajnie na tych poduszkach śpi. No dobra, kochani, pamiętajcie, że do BookBeata macie cały miesiąc za darmo, dzięki mojemu kodowi. Dajcie koniecznie znać, jak będziecie używać. Ja, jak widzicie, już idę spać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I dajcie koniecznie znać, o czym byście chcieli jeszcze posłuchać o Ameryce, bo wiem, że interesują Was takie filmiki. I mam nadzieję, że ten Was akurat zaciekawił, że to była jakaś taka ciekawostka, o której nie wiedzieliście. Dobra, ja już i teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki.